Tam takie super graffiti. Taka stara, starsza pani, babcia. A tutaj możecie zobaczyć ją w oryginale. Tutaj jest właśnie ta pani. Ta pani tam jest na tym malowidle. Jestem w tej chwili na jednym z mostów tutaj na rzece, która płynie przez Kutaisi. Lubię tą nazwę powtarzać. Wiem, że za każdym razem, jak będę to mówił, sam się będę z tego śmiał i będę wzbudzał też wasz śmiech. No ale nieważne. Jestem na jednym z mostów. Tutaj ta rzeka. Tak to wygląda. Dosyć duża. Nurt rzeki też widać dosyć mocny. Fale. Wzdłuż jakieś tam nadbrzeża, po tamtej stronie jakieś rudery. Tutaj jakaś restauracja gruzińska. Tam jakieś ruiny, rudery. Tutaj taksóweczki stoją. Tutaj coś w rodzaju kiosku. No, tak jak mówię, czuję się tak, jakbym się cofnął z jakieś 30 lat. Tutaj taksóweczki stoją. Różne marki samochodów. Tutaj hybryda Prius. Tu jakiś Mercedes dezelowany. Wszędzie te kursują. Widzę tutaj po tej trasie te tak zwane marszrutki. Następny most tutaj na rzece Rioni. Tak wygląda. Tam jakiś kolejny, także tych mostów jest tutaj kilka. Tam jakaś nadrzeczna restauracja prawdopodobnie. A tam w oddali, nie wiem czy widzicie, będę się tam kierował. To jest taki chyba najbardziej charakterystyczny, najbardziej znany kościół, taka katedra tutaj w Kutaisi. Bogarti. Nie jestem pewien, czy dobrze tę nazwę w tej chwili wymawiam. Najsłynniejszy obiekt, kościół tutaj w tym mieście. Ale na temat tego opowiadam wam już potem, jak tam dojdę. Rzeka Rioni. Tutaj jakiś lokalny fast food, burgerownia. Coś w rodzaju KFC, ale tutaj zupełnie inaczej się to nazywa. Tutaj w logo mamy twarz takiej jakby dziewczynki, zamiast tego pana chyba Sandersa, czy jak on tam się nazywa, z KFC, tego dziadka z białą brodą, to tutaj jest dziewczynka. Ale z tego co widzę po zdjęciach, to menu chyba bardzo podobne do tego. No jakieś tu burgery, frytki, tam kurczaki w panierce. Obok tutaj coś, też jakiś fast food, burgery, kanapeczki. Chodząc tutaj po tym mieście, widzę, że też co chwila można napotkać różnego rodzaju pomniki przedstawiające różnego rodzaju tutaj posągi, rzeźby. Tu jakaś dziewczynka. Tutaj jakaś pani, kobieta w negliżu. No ale jak widzicie, wszystko to, jeśli chodzi o stan zachowania, no pozostawia dosyć sporo do życzenia. Raczej jest to mocno zaniedbane, rozwalone, pobazgrane. O, tutaj mamy flagę ukraińską. Także Gruzini jak najbardziej też tutaj solidaryzują się na pewno z Ukrainą. Ale co fajne, ciekawe, czego nie widziałem w Polsce, znaczy specjalnie no, nie rzuciło mi się gdzieś tam w oczy, chociaż byłem w tych większych miastach, ale tutaj, proszę bardzo, stoi maszyna do kryptowalut, można kupić bitcoiny, litcoina. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, po prostu chyba wkładam kartę i kupuję, jaką tam walutę chcę. Taka ciekawostka. Wszedłem tu do środka jakiejś takiej galerii typowo handlowej. Głównie po to, żeby trochę uciec od tego ciepła, tego gorąca podwórkowego. Tutaj pomieszczenia klimatyzowane, a przy okazji pokażę wam trochę ceny. Tutaj promocja
tego typu spodnie 19 lari, czyli około 30 zł, czyli dosyć tanio. No ciuchy jak samo jak w Polsce, chociaż marki tutaj mi nic nie mówią. Galeria się nazywa Cotton bodajże i tu widzę ciuchy też chyba są wszystko tej marki Cotton. Nie będę tutaj kręcił, bo tam nie warto nic ciekawego. Trochę się tu ochłodzę i spadam. Krótka przerwa. Tutaj przy takiej byle jakiej fontannie. Tam pomnik znowu jakiegoś tam pewnie wodza narodu. Siedzę tutaj na ławce. Przed chwilą w sklepie kupiłem sobie, bo miałem ochotę sobie trochę beknąć. Kupiłem sobie kolę. Opowiem wam trochę tutaj o cenach. Za taką kolkę zapłaciłem tu 1 lari i 85 tetri. Bo z tego co doczytałem, 1 lari dzieli się na 100 tetri. I ta kola kosztowała 1 lari 85 tetri, co daje nam pi razy oko coś koło chyba w przeliczeniu na polskie coś koło 3 zł. Z tego co na ten moment zorientowałem się, ceny są wielu produktów zbliżone do tych w Polsce. Niektóre rzeczy są tańsze, a niektóre, tak mi się wydaje, nawet droższe. Jeszcze nie chodziłem po restauracjach. Nie wiem, jak tutaj w restauracjach wygląda, jeśli chodzi o jedzenie, o posiłki. Za ile to można zjeść jakiś tam w miarę sensowny obiad. Ale zakładam, że raczej powinno być taniej jak w Polsce. Tutaj taka piekarnia. Sfilmuję trochę, pokażę wam ceny. Różnego rodzaju wypieki, bułeczki. Tak to wygląda. 1 lari, 2,5 lari, tu jakieś ciasteczko, 2,5, pół, 2 lari. Tak to wygląda. Kurczę, ciężko tu przejść. Zobaczcie, tam widać już mój punkt docelowy. Ale pewnie, żeby tam się dostać, to jeszcze mi trochę zejdzie, bo z racji tego, że to jest wysoko, pewnie trzeba chodzić takimi serpentynkami. Na razie idę tak na czuja. Tam takie super graffiti. Taka stara, starsza pani babcia. A tutaj możecie zobaczyć ją w oryginale. Tutaj jest właśnie ta pani. Ta pani tam jest na tym malowidle. Skolka liet? Ciebie? Skolka liet? 82. 82, 82. Panie. 82 lata pani ma i ktoś ją tam namalował. Dziękuję. No nie jestem pewien, czy to tutaj. Nie ma żadnych opisów, ale prawdopodobnie tędy, tymi schodami muszę cisnąć długo, długo do góry, żeby dojść tam do tego kościoła, o którym wam wcześniej mówiłem, który wam tam pokazywałem z daleka, który góruje tutaj nad miastem Kutaisi. No idę tędy. Dotarłem tutaj na wzgórze do tej katedry Bagrati. Katedra wzniesiona, ukończona budowa w 1003 roku za czasów panowania króla o tym samym nazwisku Bagrati, znaczy stąd pochodzi nazwa tej katedry. Jest to największa budowla sakralna tutaj w tym mieście Kutaisi. Na razie tutaj tak pochodzę w koło, trochę wam pokażę. Tutaj chyba jakaś wycieczka z Polski. Tego co słyszę, pozdrawiam. Także Polaków też tutaj można spotkać. Wiadomo, jakieś zorganizowane grupy. Tutaj pewnie autokarem przyjechali. Takich wariatów jak ja, którzy pojedynkę samodzielnie jeżdżą, podróżują. Nie ma aż tak wielu. Zobaczcie jak to wygląda. Tak jak wcześniej mówiłem, katedra w ciągu tych wielu wieków, ponad 1000 lat, wiele razy była niszczona, odbudowywana. Jeszcze do nie tak dawna znajdowała się na liście zabytków UNESCO. Niestety z racji niewłaściwie
przeprowadzonej rekonstrukcji, wbrew jakby tutaj wymaganiom unijnym, została bodajże w 2017 roku wykreślona z tej listy zabytków UNESCO. Tutaj panowie grają, także podejdę, trochę posłuchamy. Panorama miasta widziana tutaj z tego wzgórza z 90 metrów. O kurwa mać, wygląda na czapkę. Trzeba uważać, bo jest tu dosyć wiecznie, także jak macie jakieś kapelusze, czapki, to no, trzymajcie je tutaj, albo jakaś gumeczka, sznureczek pod brodę, bo można stracić. Nabożeństwa odbywają się tam bardzo rzadko, jest to katedra, tak jak większość tutaj, prawosławna. Obejdziemy w koło, zobaczymy. Tutaj jakieś takie pozostałości murów, ludzie po tym chodzą, stamtąd pewnie też jest fajny widok, ale jakoś nie mam już ciśnienia ani ochoty tam włazić, także sobie odpuszczam. Spędzę tu jeszcze chwilę i spróbuję sobie zorganizować jakiś transport. Tutaj już poza rejony Kutaisi do tak zwanego Galeati, tam się znajduje jeden z najsłynniejszych takich tutaj sakralnych obiektów w ogóle w Gruzji, Galeati, tak zwany monastyr Galeati. Spróbuję tam dojechać. Idę, schowam się na chwilę do cienia. Tutaj siedzi sobie pan Grajek, który wcześniej trochę grał. O, tutaj na takim instrumencie, taka, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ni to mandolina, ni to bałałajka. No byłem tam chwilę w środku tej katedry. No tam tak trochę biedniej. Nie było aż tak dużo tych ikon. Ale mniej więcej zobaczyliście, jak to tam wygląda. Kilka ujęć. Jakieś tam relikwie, jakichś świętych widziałem. Jakaś czaszka, jakieś kości. No akurat nie za bardzo mi się to podoba. Jestem przeciwnikiem gromadzenia jakichkolwiek relikwii, jakieś włosy, kości, czaszki. Dla mnie to jest totalna bzdura. Z jakimś takim bałwochwalstwem mi się trochę to kojarzy. Ludzie to gdzieś tam zbierają, kolekcjonują w tych kościołach. Później tam modlą się, całują te obrazy, te ikony. No nie wiem, nie wiem. Ja tam nie czuję także tego klimatu. Także wiara prawosławna na pewno też no, nie dla mnie. Bagrati Cathedral macie tutaj. Tam takie fajne, duże drzewo. I to tyle. Schodzimy. Siedzę tutaj w marszrutce. Udało mi się namierzyć marszrutkę, czyli tego typu autobusik nieduży. Oczywiście bez klimatyzacji. Za klimatyzację robi tutaj otwarte okno, jak widzicie. No i z tego co zrozumiałem, za 3 lari uda mi się dojechać do
jednego z tych punktów docelowych, czyli do tego takiego kościoła. A stamtąd później do kolejnego, tego takiego najważniejszego Galeati. No, pokażę wam tutaj po trasie. Trochę rzuca i trzęsie, ale jadę. Cieszę się. Kierowcy tu się nie czają, zapierdala po tych zakrętach. Użyję brzydkiego słowa. Naprawdę rzuca na prawo i lewo. No ja bym tak się bał, chociaż jestem zawodowym kierowcą, ale no na pewno bym tak tutaj nie jeździł. No oni chyba są już do tego przyzwyczajeni, bo naprawdę zapieprza tutaj konkretnie. A tak to wygląda. Zobaczcie, nic nie zwalnia po prostu. Rura, nie wiem z jaką prędkością jedziemy, no ale jak dla mnie dosyć szybko. Ostro wchodzi w zakręty. Jest git. Maszrutka nie jest pełna, nie wiem, tu wchodzi może z 20 osób. Jest nas tu z dziesiątka, z tego chyba 7 osób z Polski. Taka grupka. Teraz będę musiał kawałek dojść tutaj do tego klasztoru Mozameta, tak to się nazywa. Mamy tutaj godzinę czasu postoju, za godzinę będę musiał wrócić. Ten pan, on gdzieś sobie teraz odjechał tą marszrutką, ale tutaj za godzinę wróci i pojedziemy dalej do kolejnego jakby klasztoru, do tego Galeati. Teraz idziemy do Mozameta. Tam przede mną taka większa grupa, to sami Polacy. Czapkę trzymać, bo znowu wieje, nie chciałbym jej ponownie stracić. Tam kolejna krówka. Klasztor Mozameta, malowniczo położony. Zaledwie 6 km z tego, co wujek Gogle mi powiedział, od tutaj centrum Kutaisi. Za chwilę wejdę do środka. Na razie tutaj pokażę wam otoczenie, jak wygląda. Tutaj studnia, chyba woda pitna, widzę, ludzie piją. You can drink water from here? Yes. Here is the cake. Oh, okay. No, I don't need, I've got my own. Tak, woda pitna ze studni. Tam jakaś taka dzwonnica. Zobaczcie, jaka lokalizacja tego miejsca.
lokalizacji, nie za duży. W środku, tak jak widzieliście, podobnie jak wszystkie te cerkwie, kościoły, ikonografie wszędzie. Tutaj w środku też szczątki jakichś tam dwóch świętych. Na pewno warto tutaj przyjechać. Miejsce bardzo fajnie położone. O, tutaj spróbuję wejść trochę wyżej. Tam, tu jest łańcuch, chyba jeszcze wyżej się nie da, ale będziemy mieli stąd lepszy punkt widokowy. Także marszrutką za 3 lari, czyli za jakieś 5 zł, przejedziemy kawał drogi. Z tego miejsca zaraz będziemy jechać jeszcze dalej, do kolejnego klasztoru Geliati. Ale mamy jeszcze sporo czasu. Także kolejna taka fajna miejscówka zaliczona. Warto było tutaj przyjechać. Nawet nie sądziłem, że tak sprawnie uda mi się to zorganizować. Dobrze, że się nie zdecydowałem na taksówkę, bo bym przepłacił po prostu 20-krotnie. Gościu chciał 50 lari za taksówkę po to, żeby mnie tutaj przyjechać.